Tak, słuchajcie, to taka dygrywka do tych kilku filmików, których pokazywałam różne zabawy, jakie można robić z dziećmi albo z sobą samym, w celu ćwiczenia tak naprawdę prawego mózgu. I teraz tak, właściwie to ostatnio po prostu mam wiele inspiracji, które są z tym związane, tak? Nie wiem, nawet ostatnio słuchałam wywiadu z Michaelem Cremo. I on też mówił znowu o prawym mózgu, tak, materializmie i o duchowości, tak? I teraz to w edukacji dzieci jest bardzo, bardzo ważne, bo jest naprawdę kilka osób, które mówią o tym, że trzeba wykorzystywać i tak kształtować dzieci od urodzenia, żeby ten prawy mózg wykorzystywać bardzo intensywnie. I na przykład właśnie jest to ten pan Shichida, tak? Ale nie tylko, no Doman, jakby wczesna edukacja, to wszystko bazuje na właśnie bardziej na prawym mózgu. Czytanie globalne, w ogóle nauka globalna i tak dalej. A ponieważ ja Shichidę żadnej książki nie mam, zresztą one nie są przetłumaczone na polski, to tutaj, słuchajcie, wydrukowałam, no, jest taki pan, chłopak, właściwie w moim wieku, Krzysztof Kwiecień, i on pisał taki dyplom, taką pracę, i on pisze o tym Shichidzie, i przytacza sporo tutaj wiedzy. I jeżeli macie ochotę, to tam właśnie jest wytłumaczone są jego, na czym polega jego medytacja, jego oddychanie, tak, u Shichidy, ale też jak można używać kart, wizualizacji. I słuchajcie, ja po prostu mogę potwierdzić, ja nie wiedziałam o tym dyplomie, właściwie niedawno dopiero to znalazłam, i mogę to po prostu potwierdzić. To jest coś, czego ja właściwie nigdy szerzej nie mówiłam, ale ja też się bawię w ten sposób z dziećmi, że po prostu zgadujemy już różne rzeczy. I tutaj na przykład na tych filmach nagrałam, tak? To może nie do końca widać na filmach, bo przy filmie jest inaczej, dziecko jest trochę zestresowane, ja też, drugie dziecko przeszkadza, ale generalnie to jest tak, że to jest jakby 80% właściwie powodzenia. Wtedy, kiedy na przykład każemy mu odgadnąć jakąś kartę, albo każemy czegoś szukać w mieszkaniu. I to robi się na zasadzie takiej, że po prostu ja mam jakiś tam obraz w mózgu, tak jakbym ja mu bez, taka telepatia zwyczajnie, tak? Przesyłam mu tą informację, albo on próbuje ode mnie tą informację w jakiś tam sposób uzyskać. I to jest prawy mózg, słuchajcie. Na tym opiera się całe szybkie uczenie, okej. Okay. Słuchajcie, choćby jakiś fragment, zobaczcie. Jakie są różnice między prawym i lewym mózgiem? Z powodu ich różnic, kiedy człowiek wykonuje jakąś czynność, jeden z mózgów dostaje pierwszeństwo w pracy nad zadaniem. Na przykład lewy mózg zaczyna pracować, kiedy czytamy lub mówimy, a prawy, kiedy otrzymujemy obrazy od zmysłów. Także praca na obrazach, tak? Dlatego muzyka i sztuka jest bardzo ważna we wczesnych latach dziecka. No właśnie. W rozwoju dziecka prawy i lewy mózg rozwijają się w pewnej kolejności. Od urodzenia dominuje prawy, około 3. roku życia, gdy rozwija się zdolności logiczne, językowe, przechodzi do lewych. No i do 6. urodzin tak naprawdę, do 6. roku życia właściwie jest sensowna edukacja wczesna, aczkolwiek moje dziecko ma 9 lat i ja od początku zaczęłam i języki, Domana nie, bo nie znałam, ale muzykę. Jeżeli dziecko jest przygotowane trochę tej wczesnej edukacji, trochę z nim jakby ćwiczyliśmy różnych tego typu zabaw, to można to kontynuować. Tutaj jest ciekawie jeszcze, według Shichidy należy rozszerzyć używane dotychczas pojęcie zmysłów. Jeden i drugi mózg otrzymuje informacje, które potem przetwarzamy za pośrednictwem 5 zmysłów. Znany dotychczas 5 zmysłów dostarcza informacje do lewego mózgu. Prawy mózg ma również swoje 5 zmysłów, za pomocą których może widzieć rzeczy niewidzialne i słyszeć niesłyszalne. To jest też takie coś, tutaj o Cremo usłyszałam, że ludzie, naukowcy, oni się tym nie chwalą, ale oni robią testy, typu nawet ze swoją rodziną czy dziećmi. Słuchajcie, nawet słuchałam od Cremo, słyszałam, że Maria Curie i Piotr, jej mąż, robili testy z medium, z osobami, które były medium, tak? Jakieś kinetyczne zdolności, w sensie unoszenie przedmiotów, tak? I oficjalne stwierdzenie ich było takie, że to jest możliwe, to przekracza jakby zrozumienie nauki, ale to jest fakt, okej? Okay? Także to jest coś, czego w mainstream jakby nauki nie dowiecie się. No właśnie, to taka propos pani Skłodowskiej. Ale ona w ogóle była dosyć niekonwencjonalna, łącznie z tą ich alternatywną szkołą, która za długo nie trwała, ale jednak była.
No i okej, jeszcze Krejma mówił o tym, że słuchajcie, spróbujcie sobie robić takie rzeczy typu pokazywać dziecku na przykład przed oczami obrazek, tak? W sensie, tak jak widzicie, tutaj ja jestem, na przykład przed oczami zatrzymasz, ale zamykasz oczy, każesz mu zamknąć, dziecko zamknąć oczy i ono ma zgadnąć, co widzi, tak? No w sensie nie widzi, ma zamknięte oczy, ale ma zgadnąć i może zgadnąć. Albo co czuje, jeżeli ma taki obrazek, jeżeli pokażecie mu coś przyjemnego albo nieprzyjemnego, tak? I tak samo na przykład jak patrzycie na niego, a on siedzi tyłem, kiedy patrzycie, kiedy nie patrzycie, żeby zgadł, tak? Czy czuje nasz wzrok na sobie, czy nie. Okay? I to jest ćwiczenie prawego mózgu, to jest bardzo ważne tak naprawdę. To jest, zupełnie musi być na zasadzie zabawy. Tutaj w skrócie o prawym mózgu i właściwie na tym kończę. Prawy mózg jest wielowymiarowy. Przynajmniej czterowymiarowy, kwantowo-falowy, nieświadomy, podświadomy, nadświadomy, tajemniczy, intuicyjny, duchowy i emocjonalny, przetwarza informacje przez obrazy, przechowuje ogromne ilości informacji, przetwarza je w strasznie szybki sposób. Wrażliwość, intuicja, myślenie obrazami, obwody prawego mózgu są hormonalne. I tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, jeżeli to ćwiczycie, to się jakby ta sprawność po prostu jest coraz lepsza. Taką wrażliwość można sobie wyćwiczyć. I to też jest na tej zasadzie, że ja jak gdyby, jak bawię się z dzieckiem, no to ja więcej zgaduję niż on. Może dlatego, że jestem dorosła, ale może dlatego, że ja zaczynam sobie, zaczęłam już do dawna ćwiczyć. Tak? I taką synchronię, tak? Jakby synchronizację, czy różne rzeczy widzę. Widzę, nie wiem, jedenastki, jakieś powtarzające się cyfry, wiele rzeczy po prostu spostrzegam w rzeczywistości. To jest cenne, to jest cenne. Uczcie tego swoje dzieci, bawcie się w ten sposób, bo to jest naprawdę fajna zabawa, tak już poza wszystkim. I oczywiście to po prostu, tak już poza wszystkim, to po prostu rozwija mózg, po prostu dzieci wasze będą uczyć się łatwiej i szybciej. Pozdrawiam, Joanna.